ten mecz z Bułgarią był takim, gdzie po pierwszym secie myśleliśmy wreszcie to lewe skrzydło, na które tak długo czekaliśmy, poza przyjęciem, odblokowało się też w ataku za twoją sprawą. Siedziała gdzieś w głowie ta ostatnia akcja? Na pewno. Siedziała, bo to ważna akcja była. Wiadomo, że pamięta się, szczególnie po takim meczu, te gorsze chwile. Natomiast tak jak już ochłonęłam, to cieszę się z tego, że po prostu w końcu odblokowałam się w tym ataku i pomogłam dziewczynom na skrzydle. Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej i spróbuję utrzymać taką swoją dyspozycję. Takie mecze się będą nam zdarzać. Oby jak najrzadziej, ale jesteśmy gotowe na to, bo jesteśmy też młodym, niedoświadczonym zespołem i myślę, że to właśnie przez to nabieramy tego doświadczenia i się uczymy. Szkoda meczu, bo też wyciągnęłyśmy w tym czwartym secie wynik, gdzie już raczej chyba wszyscy myśleli, że nie damy rady się nawet podnieść, a myślę, że jeszcze tam strachu napędziłyśmy Bułgarką w tym secie. Pierwszy set poszedł no łatwiej, może tak powiem, ale to kwestia tylko naszych błędów w następnych setach. Tych błędów było zdecydowanie za dużo. Myślę, że musimy to poprawić w następnych spotkaniach. Ale taki mecz, tak jak już wspomniałaś, na pewno też był wam potrzebny, żeby nabrać tego doświadczenia, bo we wcześniejszych meczach ta koncentracja była bardzo ważna, szczególnie tam w meczach z Niemkami, z Czeszkami. No i właśnie, teraz mecz najważniejszy w turnieju. Czekacie na spotkanie z Ukrainą. Jak wyglądają przygotowania do tego spotkania? Wczoraj był dzień wolny. Tak, wczoraj był dzień wolny. Miałyśmy chwilę na regenerację. Musimy tak samo podejść do tego meczu, jak do każdego innego. Wiemy, po co tutaj jesteśmy, o co gramy i będziemy chciały znowu pokazać się z jak najlepszej strony i oczywiście wygrać to spotkanie, bo po to tutaj jesteśmy, tak jak każde inne zespoły chcą wygrywać. Od dzisiaj zaczynamy przygotowania tak naprawdę na Ukrainę, więc już od dzisiaj takie pełne skupienie. A oglądałyście wcześniej te mecze Ukrainek, czy nie za bardzo? Czy tylko, tak jak to powtarzacie, skupiałyście się na tym, co dzieje się w waszej grupie i na najbliższych meczach? Nie oglądałyśmy. Przynajmniej ja nie widziałam żadnego meczu. Skupiałyśmy się tylko i wyłącznie na przeciwniku kolejnym. Nie wybiegałyśmy gdzieś w przyszłość i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i tego się dalej trzymamy. Dziś był powrót na siłownię, za niedługo trening. Na czym będziecie się skupiać? Na co też uczula was trener Nawrocki? Na wszystkim. No, musimy skupić się na wszystkim. No, przede wszystkim mniej błędów też na tej zagrywce, bo zdecydowanie było tego za dużo w poprzednim meczu. Pewnie wejdziemy na siatkę, bo trenujemy fragmenty, pewnie trener też już nam powie pewne wskazówki pod Ukrainę i będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na taktyce. Wczoraj do Płowdiw doleciały zespoły, które będą walczyć tutaj, które skrzyżują się też z wami w tej 1/8 finału i sporo się dzieje, jeżeli chodzi o reprezentację Turcji. Dzieje się sporo, ale totalnie trzeba to zostawić z boku i zająć się sobą i nie zwracać na to uwagi, bo to są takie elementy, które mogą po prostu nas rozpraszać, a nie jest nam to potrzebne.